zapraszamy na trzecią część słuchowiska według powieści Austeria. Wesele i radość! Wesele i radość! Tań! Katucha. Czego chcesz? Ksiądz pisze. Gdzie? Boże, gdzie? Atutki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co się stało? A co się tutaj dzieje? Leży u mnie zabita dziewczyna. Tak, wiem. Nie o to mi idzie, ale te krzyki. Panie, to te wasze płaczki. U nas nie ma płaczek, czy też ksiądz wierzy w takie rzeczy. A co tam, sejmik żydowski? Nie rozumiem. Kto tam jest? Ksiądz zapyta, kogo nie ma. Arka Noego. Pięknie powiedziane. Ale kto tam jest? Najgorsze jest to, że są kobiety i dzieci. Co można z nimi zrobić? Ale czy muszą tak krzyczeć? To nie krzyczą ani dzieci, ani kobiety. Tam są tacy bardzo wierzący i oni odpędzają krzykiem złe myśli. Znaleźli panie czas na egzorcyzmy. Tak. Co tak? Przez tych głupców niewinni będą cierpieć. Ksiądz uważa, że oni są winni? Nie łap mnie za słowa. Jestem starszy od ciebie. Należy mi się szacunek z wieku, panie. Ja księdza szanuję. Ile tam starszy? 2 lata? Ile by tam nie było, ale to się pamięta. Pamiętam, pamiętam. Kiedyś to może coś znaczyło, ale teraz... Dziś dopiero. Ksiądz zawsze młodziej wyglądał ode mnie i dziś też. I zdrowszy był od nas wszystkich. Żydowskie dzieci słabe, umierają. Ksiądz pamięta, ile nas było w domu? A kto by to zliczył? Tak, została 2. Ja i moja siostra. Ale i ona też po tym, jak wyszła za mąż, umarła. Błogosławionej pamięci. Błogosławionej? Czyż przed śmiercią się nie wychrzciła? No, to wybacz mi. Gładka panna była. Zapraszała na wesele, pamiętam. A ja do niej, panie Tamaryjo, daj spokój, ksiądz na żydowskim weselu. Młody jeszcze byłem, ledwo co wyświęcony. Właśnie, ksiądz jeszcze wtedy nie był księdzem. Dopiero później. Może już mi się to wszystko plącze. Ksiądz tak stoi. Może by ksiądz usiadł? Nie mam czasu na siedzenie. Przyjechałem ciebie zabrać. Rozumiesz? Razem z synową i wnuczką. Co się stało? Czy jest jakieś niebezpieczeństwo? Idź, powiedz im, niech się ogarną. Coś ze sobą zabiorą, co najbardziej niezbędne, rozumiesz? Przyjechałem linijką, w mieście straszna zawierucha. Co znaczy zawierucha? To znaczy, że nam będą Żydków bić. Kto będzie bił? Za co? Wiesz, gdzie jest ruski sklep? Narodna Torchowla? Tam urządził się komendant rosyjski. Nie wiem, może nawet generał. U wejścia stoją 2 żołnierze z bagnetami do góry. Mnie nie wezwali. Ale proboszcza i grecko-katolickiego też. Poza tym starostę, burmistrza, pana Tralkę, ale rabina miejskiego też nie wezwali. Co to znaczy? Teraz już rozumiesz? Dokąd ksiądz chce nas zabrać? Do siebie. Czy już naprawdę jest aż tak niedobrze? Ach, powiedziałem ci już raz, w mieście jest zawierucha. Idę. Linijkę zostawiłem koło młyna akcelerada, żeby nie wpadać w oko. Rusini też tylko na to czekają. A tamci? Jacy tamci? Dzieci, drobne dzieci, niewinne dzieci. Dzieciom nic nie zrobią. No to kobiety. Jak ja mogę ich zostawić? Przyjechałem po ciebie i po twoją rodzinę. Jak można opuszczać własny dom? Wrócisz! Jak można zostawić ludzi we własnym domu? U nas gość to świętość, a nóż, który z nich jest prorokiem Eliaszem. Prorokowi nic się nie stanie, nie martw się. W moim domu leży ona, to znaczy martwa dziewica. Trzeba ją oczyścić, uszyć,
śmiertelną sukienkę. U nas umarły jest... Ona ma ojca, prawda? Ma matkę. Niech rodzice się tym zajmą. Matki nie ma. Do ojca nie doszło jeszcze, że jego córka została zabita. On sam jest chory. Trzeba ratować, co się da. To już tak niedobrze. Na razie piją wódkę. Rozbili propinację i szynk z piwem i skład wina na rynku. Kolbami, panie, szyby rozbili. Ladacznice z całego miasta się zbiegły. Dzicz. Piją wódkę, to jeszcze nie jest najgorsze. Na razie. Co to znaczy na razie? Po polsku nie rozumiesz. Myślę, że lepszy pijany kozak niż trzeźwy. Wart pac pałaca, ambon meliores, jak powiada łacińskie przysłowie. Myślą, że zanim pijany uderzy raz, trzeźwy zdąży dwa razy. Ładnieś to sobie wymyślił. Wszelki duch, czy mnie ucho nie myli? Co to za tupot? Tak, zaczęli. Proszę księdza, zaraz wrócę. Albo może ksiądz nie ma czasu. Nie będę czekał. Długo nie mogę czekać. Tak, rozumiem. Tańczą. Kręcą tułowiem raz w lewo, raz w prawo. Odwracają twarze raz w lewo, raz w prawo. Kładą wyprostowane dłonie. Jeden na bark drugiego i... posuwają się przed siebie jak egipskie figury z historii powszechnej. Mojżesz nauczył się na dworze faraona różnych sztuczek i w ten sposób zdobył władzę nad Żydami. Morze Czerwone to też nie był żaden cud. Mojżesz wiedział od egipskich kapłanów, że morze ma odpływ i przypływ i stąd cud. Czekał, aż będzie odpływ i kazał Żydom szybko przejść, a potem był przypływ. I faraon ze swoim wojskiem utonął. A jeśli mam być całkiem szczery, to Mojżesza wcale nie było. O nim nie ma w historii ani śladu. Pierwszy ślad znaleziono o królu Dawidzie. Cadyk też robi cuda. Niech zrobi cud i wskrzesi Asię. Otworzy drzwi na oścież i niech zobaczy. Ona leży na ziemi, przykryta białym prześcieradłem. O, teraz już widać każdą twarz. Pot leje się z czoła na zamknięte oczy, ścieka kapelkami z nosa jak małych dzieci. Wilson, ratuj. Co mam robić? Żebym nie wiedział. Trzeba do cadyka. Tak, może do cadyka. Rebe, patrz, co oni robią. Każ im przestać, Rebe. Czego chcesz, synku? Rebe, drogi, Rebe, kochany Rebe, niech oni przestaną tańczyć. To niebezpieczeństwo śmierci. W taką noc w mieście zawierucha. Kozacy pijani gwałcą, mordują, biją. Napisz, napisz. Rebe, niech mnie Rebe wysłucha. Co, synku? W domu moim jest śmierć. W moim domu leży ona. Wyzdrowieje, wyzdrowieje. Rebe. Josele poda. Rebe. Imię, imię. Boże, ja nie podałem żadnego kwitka. Niech twoi hasydzi przestaną tańczyć. To niebezpieczeństwo śmierci, to niebezpieczeństwo duszy. Syn. Niech go Bóg broni, niech go Bóg ocali przed imię wszelkim złem. Imię napisz, imię. Rebe, słuchaj, co mówię. Josele poda, Josele. O co tu chodzi? Przestańcie na miłość Boga. Na chwilę nie można zostawić go samego. Co on jest? Z czego on jest? Z żelaza? Przecież to też człowiek. Ty, nie wolno mu mieć chwili spokoju. O co chodzi? Do niego można tylko przeze mnie. Przeze mnie. On ma rynnę do nieba tylko. Do zwykłych ludzi jestem ja. Na miłość Boga! Przestańcie tańczyć! Kto to widział? Kto to słyszał w taką noc? Czy to święto radości Tory? A czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy całego roku? Nie wiecie! Ludzie, nie wiecie, co się dzieje na świecie?
Po jakiej ziemi chodzicie? Chcecie ściągnąć nieszczęście na mój dom? Tam, gdzie ja się zatrzymałem z cadykiem, nie może być żadnego nieszczęścia. Wiecie, co teraz robią kozacy w mieście? O, kozacy będą mieli ten sam koniec z woli najwyższego, jaki mieli wszyscy wrogowie synów Izraela. Utoną, jak Egipcjanie, będą wisieli na szubienicach, jak Haman i jego synowie. Nastał czas nocnego wołania imienia. Słuchaj, Izraelu, nasz Pan jest naszym Panem jedynym. Bum, chcę ci coś powiedzieć, dobrze? Tak. O Napoleonie chcesz? O tym, jak Napoleon powiedział do żołnierzy, 2000 lat na nas patrzy. Najlepiej mi się podoba Napoleon. Co się tam dzieje? Modlą się. Nocne wołanie imienia. Gdzie jest moja matka? Nie wiem. Gdzie jest mój ojciec? Tam siedzi. Jeszcze długo tam będą siedzieć? Nie wiem. A dlaczego pytasz? Pomożesz mi? Tak. A czego chcesz? Zabrać ją. Bum. Muszę ją stąd zabrać. Ale dokąd? Na cmentarz, póki ciemno. Nie. Bum, ale tak nie wolno. Pomóż mi. Nie można tak, bum. Zrozum. Muszą przyjść, umyć. Muszą ją ubrać, zabrać karawanem. Muszą chodzić z puszkami i wołać: jałmużna ocala przed śmiercią. Ja wiem, może to się wydawać śmieszne, ale tak musi być. Nie chcę! Inaczej nie może być pogrzeb. Ale ja nie chcę pogrzebu. Ej. Bum. A co ty chcesz? Pomóż mi ją tylko wynieść na podwórze. W Austerii pełno ludzi. Zobaczą, nie dadzą. Wyniesiemy okno. Nie, a ja nie. Proszę cię, pomóż mi. Pomóż mi. Zobacz, Bum. Zobacz, jest jasno jak w dzień. Tak jasnej nocy jeszcze nie było. O! Kto siedzi? Co się tam dzieje? Dobry wieczór, proszę księdza. Ksiądz na pewno szuka pana Taga. Jeżeli ksiądz chce, to mogę pójść go zawołać. Zawołać? Tak. Kramer? To ty, Bum? Tak. Podejdź no do okna. Powiedz no, jak to się stało? Ja nie jestem winny. Niech cię Bóg pocieszy. Proszę księdza. Proszę księdza. No mów, mów. Proszę księdza, proszę tutaj bliżej do okna, ja zaraz... Co robisz? Dlaczego ją ruszasz? Ksiądz mi pomoże. Potem ja już sam. Poszalałeś, chłopcze. Niech ksiądz pomoże. Potem ja sam. Szalony. Szalony. Nie widziała starszego pana? Nie. A gdzie on może być? Nie znaju. Nie znaju. Ksiądz go szuka. Nie znaju. Nie widział pan mojego męża? Fotografa Wilfa. Chodził za mną, a teraz nie wiem. Nie widziałem. A nie widziała pani starego pana Taga? Nie. Nie ma tam nikogo w tej oborze? Niech mnie wpuści. Nie wpuszczu. Proszę mnie wpuścić. Nie. Dlaczego? Nie wpuszczu. Ja muszę wejść. Nie. Niech mi pan coś powie. No niech ją Jewdocha wpuści. Nie puszczu! Muszę się ukryć. Przed kim? Niech mnie pan o nic nie pyta.
Ja się wrzucę do potoku. Nie, tam wysech. A mnie Jewdocha też nie wpuści? No, kogo Jewdocha tam ukrywa? No dlaczego Jewdocha taka zła? Tam ktoś jest, czy nie ma nikogo? No, muszę zobaczyć. Nie puszczę. No nie puści, nie puści. No to trudno, no nie puści. Chodźmy stąd. Nie będę się przecież z nią bił. Dokąd? A przed kim się pani ukrywa? Wszystko jedno. Przestraszył panią ktoś? Tak. A kto? Kozak? Tak. Tylko jeden? Nie liczyłam. Szkoda, może widziała pani huzara i wydawało się pani, że to był kozak. Niech się pani przyzna. Nie widziałam żadnego huzara. A może pan gdzieś widział? Ja też nie widziałem. Tak mnie nogi bolą. Bo pani poso, nogi to... Boże, Blanka! Gdzie ty byłaś? Szukałem się w sadzie. Nigdzie nie byłam. Jewdocha poszli. I boso po mokrej trawie możesz się przeziębić. Zostaw mnie, nie przeziębię się. Choryt. Gorot, choryt. Nie było to gdzie? Buba? Nie znaju. A co tam go nie ma? Nie. Co tam się dzieje? Uszą. No zlizaj. Kto tam był? Szwytko. No wychodzi. Pochwalony bądź Boże, że nikt mnie nie widział. Kogut pianiem odpędza złe duchy. 7 razy będzie piał, zanim nastanie dzień. Pochwalony bądź Boże, który dajesz kogutowi rozum, żeby odróżnił dzień od nocy. Znowu cisza. Nie ma wojny. Nie ma Jewdochy. Nie ma jej. Boże, w takiej chwili, kiedy spływa spokój, zabierz moją duszę. Dziękuję ci za wszystko, należy ci się pochwała. A może tak jak ja nie powinien dziękować, ale powiedzieć, jak napisane jest, oczyść mnie. Prosić, jak napisane jest, oczyść mnie hizopem i będę bielszy od śniegu. Jak powiedziane jest u króla Dawida, król Dawid, aby ogrzać się, wziął do łóżka młodą dziewczynę. Jakże biedna jest ludzka krew, którą nas obdarzyłeś. Nam przykazałeś skromność. Może myślisz, że chce się wykręcić? Ty chyba wiesz, jaka jest prawda. Ale niech mi kto powie, w którym miejscu kończy się ciało, jakim nas obdarzyłeś, a w którym miejscu zaczyna się duch, jakim nas obdarzyłeś. W którym miejscu zaczyna się radość ducha, a w którym miejscu zaczyna się radość ciała. Tego nikt mi nie powie, bo nikt nie wie. Tak samo nikt nie wie, w którym miejscu kończy się życie, a w którym miejscu zaczyna się śmierć. Tak jak żyjący nie zna śmierci, radość nie zna grzechu. A jak wszystko uznasz za krętactwo, powiem ci na ostatek. Ty jesteś nieśmiertelny, ty jesteś samym tylko duchem. Cóż więc możesz wiedzieć o śmiertelnym ciele? Nabierz trochę ciała ludzkiego, nabierz trochę cieczy ludzkich, a może zrozumiesz, że nosić w sobie przez całe życie śmierć i starość, to nie mieć nic do stracenia. Horyt! Pali się! Tak, cejrzyt idę! Szukam Buba. Jak to? Nie ma go. Co znaczy nie ma? Chodziłem, szukałem. Ona została sama? Jej też nie ma. Ani Buba, ani jej. Nigdzie nie ma. Bóg wie, co zrobił. On wszystko potrafi. To wariat. I nikt nie widział. Ktoś musiał zobaczyć. Może Gerson coś wie. On tam siedział. Gdzie on może być?
Dobrze, że moja żona śpi. Pali się! Dokąd pędzisz? Gdzieś ty dotychczas był? Widziałeś Buma? Gdzie to się pali? Nic nie wiem, nic nie słyszałem. Dokąd pędzisz? Poczekaj chwilę. Zobaczę i wrócę, zaraz wrócę! Koniec! Ja od razu wiedziałem. Zaprzęgam, nikogo nie będę pytał. Nieszczęście! Ojciec całe życie oszczędzał, ja całe życie oszczędzałem. Nic już tutaj nie pomoże, wiedziałem. A potem przychodzi diabeł i fiu! Wiedziałem. Gaść, popiołu! Zaprzęgam! Tego ja już nie przeżyję. Ludzie, róbmy coś! Jedź mi! Gdzie to może być? Jaka ulica? Rynek! Dlaczego akurat rynek? Mój skład wina, moje mieszkanie, moje... Dosiada! Jadę! To jeszcze czas! Jeszcze czas! Poczekajcie! Poczekajcie na mnie! Jadę z wami! Hej! Poczekajcie! No to ja też! Jeżeli już tak, ja też! Znasz jego węgle zapalał się od niego. Co jest? Co jest? Koniec świata, pali się! Ni stąd, ni zowąd, pali się! Dziś wszystko jest na umyślnie, na złość, nagle pali. Na wszystko jest modlitwa, tylko nie na pożar. A nie. A może zbudzić sadyka? Nie. A dlaczego? On nawet w nocy nie ma spokoju załatwić interesy z aniołami. To nie jest łatwy chleb. Trzeba mu powiedzieć, że się pali. Niech powie jakieś święte zdanie. Jak nie ma żadnej modlitwy na pożar. Cadyk wie, że się pali. Możesz być spokojny. On się teraz targuje z aniołami. Aniołowie chcą tyle, a tyle, a cadyk daje tyle, a tyle. Ale ja jestem spokojny. Pogodzę się. I uratowani zostaną pobożni, a bezbożni niech się sami ratują. Pesia! 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 Gerszon, chodź, odpoczniesz. Słyszałem twój głos. Tak, wołałem siostrę Szymona. Wejdźmy do środka, przyniosę ci wody. Co ci jest? Nie, nic mi nie jest, nic mi nie potrzeba. Szymon zabił kozaka. Boże. A kozak rzucił się na jego siostrę. Chodź, nic, nikomu nie mów. A w mieście wszyscy wiedzą. Spędzono wszystkich Żydów na rynek. Mają powiesić Szymona. Widziałeś go? Ledwo mogłem się tam dostać. Cała ulica krzywa się paliła. Jak słoma, można powiedzieć. Ten cały pożar to przez niego. A Buma widziałeś? Ledwo dostałem się do krzywy i widziałem kozaka. Pędził na koniu. To był ten sam kozak. I tam się ty widziałeś Buma. Paliły się drewniane domki. Paliły się drewniane stragany, jakby były z papieru. Rusini bili. I wszyscy pijani. Rozbijali szyby, rozbijali latarnie. Koniec świata. To był ten sam kozak z czubem. Ten sam, który rano przestraszył się rolet w biało-czarne pasy. Puszczał nagle konia między tłumy i trzaskał na hajką. Ludzie zakrywali głowy rękami. Przemieszani szewcy z kuśnierzami, krawcy z blacharzami, stolarze z kupcami. Na środku stoi szubienica dla Szymona. Kiedy zdążyli? Co to za państwo, które razem z wojskiem, armatami, z trenem, z prowiantem wiezie gotowe szubienice? Szubienica czekała. Ludzie czekali, ale Szymona nie było. Tłum stał. Uparcie patrzał w szubienicę i milczał. A kozak pędził na koniu i maczał w kazi wytoczonej z narożnego sklepu szmatę i przytykał do gątów dachu. Płomień buchał oknami i drzwiami. Kozak szukał Szymona. Prowadzą kogoś pod bagnetami. Tłum rozstąpił się. Rabin miejski włożył sobotni strój, długi, jedwabny chałat i sobolową czapkę.
Razem z nim szło paru bogatych Żydów. Właściciele największych sklepów na rynku. Zegarmistrz Walder, właściciel sklepu korzennego Rechter, właściciel składu mąki Seman. A gdzie siostra Szymona? Ja nie wiem. Biedna dusza. Będzie się teraz błąkać po lesie. A żołnierze ją złapią. Umrze z głodu. A Szymon? Jeżeli go nie złapali... Jewdocha, zaniosłaś mleko do kuchni? Zanesła. Synowa śpi na górze? A my to. Zła jesteś? Abo co? Może lepiej by było dziś nie wyganiać. To... Żebyś długo tam nie była. Czemu? Może pójdę do miasta. Po co? Uważaj tutaj na moją synową i wnuczkę. Koły wierny też wieczorą? Nie wiem. No? Postaram się wrócić jak najprędzej. Nie. Będę czekał. Zostaw krowy albo przyprowadź zaraz z powrotem. A co czemu? Chcę ci dać klucze. A mnie na czorta wasze kluczy. Poczekaj, Jewdocha, słuchaj, co ci pusty, powiem. Pusty, stary czort, pusty! Ludy baczut. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracam z miasta. Z piekła, jeśli chcesz wiedzieć. Dzięki Bogu, że mamy już dzień. Jaki dziś mamy dzień? Piątek? Piątek. Buma powiesili. Co? Spotkaliśmy kozaków. Wiozłem na linijce Asię. Bum szedł obok. Powiedzieli, że go szukają. Myśleli, że to jego siostra. Mnie puścili. Zaklinałem ich, prosiłem, groziłem. Właśnie Bum. Przecież on mnie zabił. To nie on zabił. Pojechałem z Baronową do komendanta. Nic nie pomogło. Przecież nie on zabił. Robiłem, co mogłem. Chciałem mu pomóc. Dobry był chłopak. Po co ja te zwłoki zabierałem? Im człowiek starszy, tym głupszym. Może ksiądz napije się mleka? Dziękuję. Z wami tak zawsze. Ile razy chce się coś dobrego, wychodzi na odwrót. Jakieś przekleństwo. Myślałem sobie, biedny chłopak, podwiozę mu jego umarłą na okopisko. Pomogę pochować, odmówię za jej duszę pacierz. Nie szkodzi, że na żydowskim cmentarzu. Proszę księdza, niech ksiądz pije. Dziękuję. Ciepło jeszcze, świeży udu i... Chodzi mi o synową i wnuczkę. Po to przyszedłem. Wszystkich chcę zabrać do siebie. Przeczekacie u mnie parę dni. Ja muszę iść do komendanta. Człowieku, po co? To już nic nie pomoże. Muszę powiedzieć, że powiesili niewinnego. Bum był u mnie w Austerii cały czas. To ja muszę powiedzieć. Ja muszę iść do komendanta. To już nic nie pomoże. Po co narażać się bez potrzeby? Nie jesteś już taki młody. To koniec świata, nie tylko dla mnie. Warty jesteś. Samego ciebie to już na pewno tam nie wpuszczą. Ile ty masz lat? Między nami jest chyba rok różnicy. 2 lata. To nic. Wtedy to było dużo. Teraz znowu jest dużo. Pamiętasz, jak się mnie bałeś? A mnie było ciebie żal. Żal? Czemu? Siedziałeś w hederze, zanurzony po uszy w starym zakonie. I nie wiedziałeś, że grozi ci piekło. Nie rozumiem, co ksiądz mówi. Nie wiesz, że dusze bez chrztu idą po śmierci do piekła? Cóż za różnica, dokąd idą? Po śmierci. Chciałem wtedy ratować twoją duszę. Często o sobie myślałem. Dzisiaj to wiem, że było to dziecinne i śmieszne. Ile razy śpiewałem Hosanna i widziałem dzieci z gałązkami palmowymi, myślałem, dlaczego
ty nie kochasz Jezusa. Przecież pękły więzy starego Jeruzalem, gdzie rządził strach, a nastał czas nowego zakonu, gdzie panuje miłość. Mojżesz, Jeruzalem, nasze święte słowo. Nie bój się. Nasz wspólny Bóg nas rozgrzeszy. Ja się nie boję. Ja nie mogę, nie chcę. Ja bardzo księdza przepraszam. Na miłość boską, wierz sobie, w co chcesz i jak chcesz. Nie mówmy o tym. O co księdzu idzie? Ksiądz przecież wie, że jestem Żyd i zostanę Żydem do śmierci. Żyd zawsze zostanie Żydem, nawet żeby go wychrzcić. Ty jesteś inny. Nie jestem inny. Wszyscy Żydzi są do siebie podobni. Jak żaden inny naród. Ja nie jestem inny od innych Żydów. Chcesz iść do miasta? Po co? Teraz ja księdzu coś powiem. Wróg tu, wróg tam. Naokoło sami wrogowie. A ja co mam robić? Widocznie tak już musi być, że o nas mówią wróg. Tylko, że moja austeria jak mały okręt trzęsie się na czarnej wodzie. Uratuje się, czy się nie uratuje? Tak jakby car całą wojnę mnie wypowiedział. Niech będzie, więc pójdę do miasta i powiem komendantowi tak, a tak. Buma powiesiliście niewinnie. Buma już nie wskrzesisz. Już nie o to chodzi. To wielkie nieszczęście, kiedy zwłoki znikają z domu. I to stało się u mnie. A gdzie znajduje się ona teraz? Kozacy zabrali razem z linijką. Gwałtem. Co zrobili ze zwłokami? Oblali naftą i wrzucili do ognia. Tak mi powiedziano. Niech ich imię zostanie wymazane. Jak drogo musimy płacić. Kto chce, może wejść do naszego domu, może zabijać, może hańbić. Jakże drogo musimy płacić za naszego Boga. Chciałem, żebyś był jednym z nas. Pamiętasz? Nie pamiętam. No, byłeś w swoim hederze, zapadniętym po okna. Wołałem na ciebie z całej swej dziecięcej duszy. O czym ksiądz mówi? Inni mnie widzieli, a ty zatwardziały w grzechu. W jakim grzechu? Zatwardziały w grzechu. Udawałeś, że mnie nie widzisz. I co dalej? Rozbiłem szybę. Kopnąłem nogą. O tak. To jest możliwe. Nauczyciel i jego pomocnik wybiegli, aby mnie pochwycić i ukarać. Uciekłem. A ty też uciekałeś wtedy do domu. Widziałem, że się oglądasz za mną. Bałem się, że przyjdziesz do austerii. Innym razem przyszedłem do bożnicy. Jedno serce dziecka, jak łódka Chrystusowa, tonęło we łzach i wołało na drugie. Ksiądz był u komendanta? Czy można pójść do niego? Można, mój drogi. Musimy pójść do niego. Włożę sobotni chałat. Tak czy tak mamy już piątek. Piątek. Smutny dzień. Najsmutniejszy dzień tygodnia. No, pójdziemy tam razem. Jeżeli ksiądz chce... Jeżeli ksiądz taki dobry, pójdę się przebrać. Idź. A po drodze wstąpię jeszcze do kościoła. Oh, shit.
Powoli, powoli. Co za pośpiech? Co go zbudzono? Patrzcie, no, on ledwie żyje. A dlaczego nie mielibyśmy zbudzić naszego cadyka? A kiedy mamy budzić, jeżeli nie wtedy, kiedy jest niebezpieczeństwo? Dużo zdrowia, dużo zdrowia, długich lat życia. Nadchodzi czas porannego wołania imienia. Mamy wielkiego Boga. Ten dzień niech nie będzie gorszy od wczorajszego. Amen. Cicho, szacza, cadyk. Cadyk zaraz coś powie. Z pomocą Boga będziemy godni usłyszeć głos. Rozkosz być Żydem. Aj! Rozkosz! Pali się! Pali się! Na wszystko jest błogosławieństwo. Na wodę, na piorun, na tęczę. Tylko na pożar nie ma! Rybę! Wymyśl modlitwę na pożar! Krew, ogień, słupy dymu! Jak stoi w świętej księdze? Przecież wszystko zostało przepowiedziane! Sza! Nie strasz! Zaraz wszystko się obróci na dobre. Nie pchaj się! Cadyk będzie mówił! Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i rzekł Bóg, niech się stanie światło. I stało się światło. I zobaczył Bóg światło. I był wieczór, i był poranek. Dzień pierwszy. Światło, światło. Dźwiękami promieniem chwalcie go, chwalcie Pana. No i śpiewajmy, on wybiorę. On wywiózł nas ze smutku do radości, z ciemności do wielkiego światła. Gościem mocy jest płacz, a dzień jak wesele w nowym domu. Śpiewajmy, chwalmy Boga dźwiękami i trąbieniem. Musimy się oczyścić. Chodźmy, zanurzymy się w potoku. Chodźmy się. Teraz woda jest najlepsza. Chwila przed wschodem słońca. Światło poranne spływa od wschodu. Zgasły już pożary, tylko dymy kręcą się po niebie. Zza obłoków wytrysnęły promienie. Padły na wierzchołek drzew w sadzie, na ciemne łąki nad potokiem. Na łąkę, gdzie pasą się krowy, na wodę pełną kąpiących się hasydów. Skaczą nadzy lub w białych kalesonach i pluskają się pod mostkiem. Pływają, gdzie woda jest najgłębsza. Na szczęście woda nie jest zakazana. Boże, odłucz nas od liczenia lat, abyśmy nie umierali codziennie. Odłucz nas od liczenia dni. Uczyń, aby dzisiejszy dzień nie był końcem życia. Czy nie lepiej stworzeniu, które jest ślepe i głuche i nie wie, że żyje i nie wie też, że umrze? Ja nie chcę umierać. Mam czas. Ty dobrze wiesz, że mam dużo sił, że mi starczy na 10 lat. Jeśli wrzucony los posyła mnie do miasta, żebym tam zginął,
Chciałeś ofiary Izaaka, ale jej nie przyjąłeś. Choć Izaak był święty, a ja? Cóż ja jestem? Tylko prochem, tylko naczyniem sromu i wstydu. Już nastał dzień porannego wołania imienia. Wyznaję przed tobą, królu, żywy i trwały, za grzech, który popełniliśmy przed tobą pod przemocą lub dobrowolnie. Za grzech, który popełniliśmy przed tobą twardym sercem. Za grzech, który popełniliśmy przed tobą schacką rozpustną. Chodźmy. Chodźmy. Ksiądz nie wypił mleka. Po drodze wstąpię do kościoła. Słuchaj. Wejdziesz ze mną do kościoła? Tak. Ty wejdziesz ze mną do kościoła? Ksiądz idzie ze mną do komendanta. To nie jest to samo. Wszystko wolno, żeby ratować. A jak komendant wtrąci nas do więzienia? Księdza nikt nie wtrąci do więzienia. W czyim imieniu będziemy przemawiać? Nie wiem, nie rozumiem. Kto nas posyła? Mnie nikt nie posyła, sam idę. Wejdziesz ze mną do kościoła. Będę się spowiadał. A ty? U nas się spowiada raz tylko. To taka modlitwa przed śmiercią. Ja już ją odmówiłem. Kudy? Do miasta. Po co? Już ci mówiłem. Nie puszczą. Idziemy razem z nim. Nie wiem, sam idę. Wrócę, niedługo tam będę. Breszysz. Bądź dobra dla Miny i Lolki. Krowy zaberut, co zaberut? W mieście kupię mięsa i ryby. Na choczu ja waszej ryby. Puść, muszę iść. Ty stary czort. Ty stary czort. Wrócę, klucze są w szufladzie. Pieniądze są w portfelu, oddasz wszystko Minie. Bądź dla niej dobra. Idy, ty stary czort, naj tam tebie ubijut. Chodźmy. Ty stary czort. Stary czort. Taśm archiwalnych odtworzyliśmy trzecią, ostatnią część słuchowiska Austeria według powieści Juliana Stryjkowskiego w adaptacji Elżbiety Marcinkowskiej.